Drodzy Państwo, jak widać, o! Classic z Nouveau. To znowu ja, wasz felietonista. Taka historia krótka. Ali pomyślał, że we mnie, w serce moje, w rozum mój wkradło się jakieś szaleństwo, że wydupiłem się na chodniku na lodzie lub spadł mi sopel wiszący urnny u dachu i wbił mi się w pół dupek lewy. Dlatego coś mi się popierdzieliło w głowie. Alik pomyślał, Krzysztof, znamy się tyle lat, o co ci chodzi? Ale do sedna, do brzegu zaczynamy. Otóż Aliki zazwyczaj wysyłają mi towary, jakie nabyli na place swoje. Alik wysłał mi przepiękną A4 S-Line zewn, wewn i jak niektórzy mówią, z S-Line w zawieszeniu. Indywidual, proszę ja was. 15 rocznik z tego A4, model B8, ostatnia z serii. W quattro! 145 tysia naleciane na oponach, na asfaltach. Śliczna. Czarna klapa, guzik, led przód, led tył. Guzików tyle w środku, że Alik mówi, połowa nie wiem, Krzysztof, do czego jest. Wstawiam na Facebooki, ktoś tam dzwoni, ktoś pyta, aha, może by targować 2000. Ale no, numer win podany. Jeden z widzów z Polski, nieznany mi zupełnie, mówi, że jest żywo zainteresowany pojazdem Alika. A jako, że ma ciotkę, stryjeczną ciotkę, czy brata siódmą wodę po kisielu w As of Audi, mam numer win, tomorrow morning ogarnę już. Ciotka siódmej wody po kisielu do Asa dostała numery, sprawdzi, czy faktycznie Alik nie oszukuje. Okazało się, że 140 tysięcy miało auto na ostatniej kontroli serwisowej ze zmianą rozrządu. W tym roku, 23, jakoś na jesieni. Teraz mamy grudzień. Jedź duży! Duży może więcej, Raben na zakręcie. Tam zwolnić, niech się złamie z tą naczepą. Poszedł. Nie trzeba dziękować. I drodzy Państwo, bezwypadkowa sztuka z serwisami, jak się okazuje, po rozrządzie. Cena, kwota ugadana. Alik auto rezerwuje, bo znamy się jak łyse konie, jak łyse kobyły, jak łyse kozy na pakistańskich stepach. Dobre? Dobre. Był piątkowy dzień ubiegłego tygodnia. Sprawa już dogadana. Niech sobie to wszystko poukładam w głowie, bo o co poszło? O co poszło, że Alik pomyślał, że się wydupiłem na lodzie, na chodniku i tak leżę. Na poczcie kupiłem. Na poczcie, no. Zamek się rozpina aż do bara. Na poczcie, tam ci te torebki mieli, wiecie o co chodzi. He, podrabiane pisiury! Ja to widziałem już rok temu, gdzieś są zdjęcia, czy półtora roku temu wstawiałem na Facebooki, że i w Saint Laurent bez i różne inne Balenciagi i Gucci torebki, jakieś takie plastikowe po 8 dych na poczcie, myślę, dziwne. Ale do brzegu. Widzu, który autem był zainteresowany bardzo mocno, wysyła do mnie, panie Romku, ale ostatecznie question. No mówię, dawa. Piszę SMS-a. Ja bym prosił, żeby Alik, bo to jest bardzo ważne przy tym całym quattro, S-line'ach, serwisach. To jest wszystko nieistotne, ale proszę pana Romka, S-klasę wzięliśmy, ale grubo. Pokazać wam jaką? No właśnie. Najgrubszą. Proszę pana Romka, gdyby Alik wyjął radio, czytam SMS-a, i sprawdził, czy to radio ma kod z tyłu RW, strzelam teraz, H5CCC12, i czy ma wtyczkę jedną zieloną, drugą brązowo-żółtą, a ta brązowo-żółta ma zakrzywienie z tyłu z dędzelkiem pod taki haczyk, to wezmę. Natomiast jak? Oznaczenie radia jest www.rrhwdp.pl i wtyczka jest niebiesko-granatowo-czerwona na 16 pinów plus 8, a zakrzywienie nie idzie w dół, jak w tamtej powinno, tylko do góry i w lewo,
to wtedy, wie pan, nichuja tego auta nie wezmę. Ale żartujesz, widzu, ja mu tam w SMS-ie. Nie, nie, bo to ważne jest, dlatego, że wtedy podepnę CarPlaya, a jak kolega mi zainstaluje HWDP innego Androida, to wtedy to się da połączyć z kamerką razy ten haczyk co do góry i w lewo. Zaryzykowałem jak idiota, wysłałem na niemiecki tłumacząc, nie wiem co translator wytłumaczył Alikowi, ale Alik zrozumiał, że musi wyjąć radio i sprawdzić te wtyczki, dzyncle i haczyki. Alik wtedy do mnie pisze: Krzysztof, co tobie się stało? Czy ty jesteś chory? Tyle lat się znamy, nigdy nie było problemów, a tu przy takim samochodzie o radio takie pytanie? Widzę zachwycany swoim pomysłem z tym radiem, ten, który chciał kupić. Przez weekend przetrzymał. Alik do mnie nie odpisywał, nie odzwaniał. Też myślę, kurwa, taka sytuacja niesmaczna z tym Alikiem, bo znamy się naprawdę jak łyse kozy na pakistańskim stepie. Strzałka zielona, stanąłem, jadę. Wspaniale mi poszło. Tam z tyłu, ijo, pajerunku 570. Nie. To Tucson, Tucsonami jeździcie, chłopcy, radarowcy. Drodzy Państwo, Alik do mnie napisał: Krzysztof, nie gniewaj się, ale sprzedałem auto przez weekend, właściwie już w sobotę, nie tam, że w piątek, w sobotę go sprzedałem, bo sytuacja z tym radiem zaniepokoiła mnie mocno, mówi do mnie Alik. Znam Alika naprawdę jak łysą kozę na pakistańskim stepie od lat i tak podejrzewałem, że Twój klient tego auta nie kupi, skoro tak cudnej urody i wypasu samochód, a to problem z radiem. Faktycznie sytuacja trudna, Alik sprzedał. Widzu się nieco obruszył, jak Alik mógł tego radia nie wyjąć, nie sprawdzić, czy te wtyczki, czy te kolory, czy te haczyki, czy te dzyndzelki w prawo, w lewo, czy on CarPlaya, czy jednak może podpiąć, czy nie. A śliskim, ale idziemy. I chuj, kolejna sytuacja taka trudna, gdzie coś się miało wydarzyć, a chuj wie o co chodzi. Zdrowia dla Państwa życzę. Niebawem inny felieton o Audi w napędach w benzynie. Też fajna historia. Niedługo oczekujcie znów najlepszego. Wjedziemy w zaspę. A nosi bokiem, nosi. Stoję. Zdrowia. Spadam dalej do roboty. Cześć. Tylko przynaj. W oko dostałem. Bo to okres okołoświąteczny. Elektronika. Włącznik. Najlepszego. Wyłączamy. Jeździmy z czapą cały dzień. Narka. A tu jest guzik, przepraszam. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.